Ewangelia Piątej Niedzieli Wielkiego Postu w tym roku zawiera nas do Betanii. To miejscowość położona około 3 km na wschód od Jerozolimy. Trzeba schodząc z centrum z Jerozolimy, z góry Syjon, spod świątyni, przejść przez Dolinę Jozafata i Potok Cedron, wspiąć się na Górę Oliwną, przejść przez wioskę Betfagę i już jest się w Betanii. Tutaj mieszkają Łazarz, Marta i Maria, trójka rodzeństwa, z których gościny Jezus wiele razy korzysta. Między innymi tutaj także nocuje podczas Wielkiego Tygodnia, właściwie tego, co już poprzedziło Wielki Tydzień. Stąd wybiera się, żeby triumfalnie wjechać do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Stąd będzie przychodził w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek do Jerozolimy, żeby potykać się z przeciwnikami, z adwersarzami na terenie świątyni jerozolimskiej. Zanim to jednak nastąpi, ma miejsce wskrzeszenie Łazarza. Jezus dokonuje trzykrotnie wskrzeszenia. Wskrzesza młodzieńca z Nain, niewielkiej miejscowości u stóp góry Tabor w Galilei, gdzie w bramie prowadzącej do miasta mija się z orszakiem pogrzebowym, za marami z ciałem zmarłego kroczy zapłakana wdowa. Jezus lituje się nad nią, bowiem zmarły to jej jedyny syn, i przywraca go do życia, oddając matce. Potem wskrzesza ze śmierci córkę Jaira, przełożonego synagogi, 12-letnią dziewczynkę, ujmując ją za rękę w czasie, kiedy wszyscy myślą, że umarła, mówi: nie umarła, tylko śpi, talita kum, mówię ci, wstań, i przywraca ją do życia. Ale wskrzeszenie Łazarza jest spektakularne. Łazarz już 4 dni leży w grobie. To znaczy, zaczyna się już bardzo intensywny proces rozkładu, zresztą Marta, siostra Łazarza, ostrzega Jezusa: Panie, już cuchnie. Dlatego akurat tego dnia, żeby nie było żadnych wątpliwości, że Łazarz umarł naprawdę. To nie tylko kwestia powonienia, którym da się wyczuć początek procesu rozkładu. Wierzą Żydzi, że dusza jeszcze przez 3 dni po śmierci gdzieś tam krąży wokół ciała, zanim ostatecznie je pożegna, że jest jeszcze w pobliżu, zanim uda się na Boży Sąd, przynajmniej ta część duszy, która idzie na Sąd Boży. Bo dusza składa się z 3 części. Jedna umiera, jest tym tchnieniem życia wydawanym wraz z ostatnim oddechem. Druga część idzie do Szeolu, do krainy smutku i ciemności. Trzecia staje przed Bożym Sądem. A więc 4. dzień to jest taki dzień, kiedy już tej duszy na pewno nie ma, nie tylko w ciele, ale nawet w pobliżu ciała. Jezus staje przed grobem, modli się, a potem mówi: Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wychodzi. Widzimy go często na obrazach, w jakichś ilustracjach tego faktu, jak staje przed grobem owinięty w płótna, w kitlu, czyli tej białej koszuli czy całunie śmiertelnym, tak grzebią Żydzi swoich zmarłych, nie w trumnach, ale w płótnach lnianych, które są nie krojone, ale targa się je nad głową zmarłego, żeby nadać im odpowiedni kształt, które szyje się grubym ściegiem. Zresztą trzeba wspomnieć jeszcze, że taki pogrzeb dokonuje się niemal natychmiast po śmierci, jeszcze tego samego dnia najlepiej. Także z tego powodu, że w krajach biblijnych ten proces rozkładu następuje bardzo szybko. W takim grobie po roku pozostają już tylko kości, zbiera się je do osuariów, czyli dzbanów, które ustawia się na specjalnej półeczce przy wejściu, oczywiście już wewnątrz grobowca, i taki grób można użyć ponownie. Wiemy o tym także z tego, że w przypadku Jezusa słyszymy, że grób Józefa z Arymatei był grobem, w którym nikt jeszcze nie był pochowany, czyli niczyje kości tam nie zostały zebrane do osuariów, to był grób na razie nietknięty. Jezus wyprowadza z grobu, ze śmierci Łazarza, a jest to zapowiedź jego samego zmartwychwstania. Taka ciekawostka, tutaj mamy też najkrótszy werset w całej Biblii, składający się zaledwie z 2 słów. Jezus zapłakał. To o reakcji Jezusa stojącego przy grobie Łazarza. Dlaczego zapłakał? Tego niestety nie wiemy. Przypuszcza się, że po pierwsze dlatego być może, że chciał w ten sposób pokazać swoją empatię, swoje współczucie dla bliskich, przede wszystkim Marty i Marii, siostry Łazarza, które opłakiwały swojego zmarłego brata. Być może była to też zapowiedź drugiego płaczu. Jezus dwukrotnie płacze w Ewangelii. Po raz drugi zapłacze nad Jerozolimą, ale to już będzie w Wielkim Tygodniu, w czasie powrotu, kiedy wspinając się na Górę Oliwną, właśnie by przejść przez Betfagę do Betanii, obejrzy się, uczniowie pokażą mu, jaka Jerozolima piękna. Jezus zapłacze nad miastem,
że nie poznało czasu swojego nawiedzenia, że się nie nawróciło. Upamiętnia to kościół Dominus Flevit, Pan zapłakał, który ma dach, a właściwie kopułę dachu w kształcie łzy, stoi do dzisiaj na zboczu Góry Oliwnej. Być może, że tutaj Jezus też płacze nad niewiarą, że ci jego uczniowie, nawet najbliżsi, zwątpili, chociaż Marta, siostra Łazarza, mówi: Panie, wiem, że zmartwychwstanie, to mówi o swoim bracie, wówczas, kiedy nastąpi zmartwychwstanie ciał. Raczej wątpliwe, żeby Jezus płakał z powodu śmierci przyjaciela, bo przecież wie, ufa, że Bóg, o co zaraz będzie prosił w swojej modlitwie, wskrzesił go z martwych. Ojcze, Ty zawsze mnie wysłuchujesz, ja wiem, mówi Jezus w tej modlitwie. Co się stało z Łazarzem później? Był obiektem niezwykłego zaciekawienia, nawet być może większego na ten czas niż sam Jezus, bowiem jest mowa o tym, że wielu przychodziło zobaczyć, posłuchać Jezusa nie tylko dla Jego nauki, ale również z tego powodu, że był tam Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Łazarz ponoć siedział bardzo poważny. Legenda mówi, że już nigdy w życiu się nie uśmiechnął. Dlaczego? Być może dlatego, że po tamtej stronie bramy życia widział takie rzeczy, że tutaj na tym świecie już nic nie było go w stanie rozradować. Co stało się z Łazarzem później? Są dwie tradycje. Pierwsza, która narodziła się w chrześcijaństwie wschodnim, mówi, że Łazarz został pierwszym biskupem Cypru. Nawet tutaj czczony jest jako taki, pokazują jego grób. Tradycja kościoła zachodniego, rzymskiego, mówi, że w czasach prześladowań Łazarz i jego siostry, niedługi czas po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, wiemy, że takie prześladowania już wybuchły, został związany, skrępowany i wrzucono ich na pokład okrętu, którego dno było podziurawione, tak by statek nabierał wody. Okręt zepchnięto w morze. Statek dryfował z powiązaną trójką rodzeństwa, aż szczęśliwie zadryfował, nie utonąwszy, wbrew oczekiwaniom katów, do wybrzeży południowej Galii, dzisiejszej Francji, i miał Łazarz zostać pierwszym biskupem Marsylii, chociaż ta legenda być może wiąże się też z omyłkowym rozpoznaniem pierwszego biskupa w osobie i kolejnego pasterza tych ziem, który tutaj kierował kościołem znacznie, znacznie później. Ale legenda też ma swoje prawa, nie musi być zweryfikowana naukowo, ostatecznie jest tylko legendą. Łazarz jest patronem wszystkich chorych, cierpiących, umierających. Również od niego imienia, być może Jezus zaczerpnął pomysł na imię bohatera swojej przypowieści o Łazarzu i bogaczu. Pamiętacie Państwo o tym, co dzień świetnie się bawił, u jego bram mieszkał, żył sobie gdzieś tam schowany w jakiejś niszy, wykuszył jakimś muru żebrak Łazarz. Kiedy zmarli, Łazarz poszedł na łono Abrahama, a ten bogacz do piekieł. Od imienia Łazarza pochodzi określenie Lazaret. Właściwie od jego imienia powstała nazwa zakonu rycerskiego Lazarystów, którzy przywędrowali na północ Włoch z Ziemi Świętej i tutaj zakładali szpitale, opiekując się chorymi, zwłaszcza ofiarami epidemii. A ponieważ ci lazaryści mieli kościół pod wezwaniem Matki Bożej z Nazaret, połączono te dwie nazwy, te dwa imiona własne, Łazarz i Nazaret, i powstał Lazaret. To określenie przede wszystkim na szpital wojenny, szpital bojowy, ale w niektórych warunkach również w innych językach tym mianem określa się szpital, a więc miejsce, w którym znajdują schronienie i opiekę chorzy w ogóle.